Zebrałem na Discordzie 99 graczy. To od ich i naszej decyzji będzie zależało to, kto wygra 10 tysięcy RP. Szao, powiedz jakiś numer od 1 do 99. 71! Dobrze, pan z numerem 71 wypada. Przepraszam! Bezu, powiedz jakiś numer od 1 do 45. Niech będzie 32. Dobra, 32 razy 2 to jest 64. Podziękujemy temu panu. Przepraszam. Dobra, kapitan, ile masz lat? 23 bodajże. Ale 24! Może... 23 czy 24, bo od tego zależy, kto odpadnie. 20... Czekaj. No nie wiesz! 23! 23 odpada. Proszę państwa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli pierwsza na świecie przeglądarka dla graczy. Opera GX to jest takie potężne narzędzie, dzięki któremu możecie zrobić wszystko, czego tylko byście mogli oczekiwać od przeglądarki. Zacznijmy od zakładki GX Control. Możecie tutaj ograniczać zużycie RAMu czy procesora przez przeglądarkę, dzięki czemu będziecie mogli grać w najbardziej wymagające gry bez potrzeby wyłączania Opery. Dodatkowo w specjalnym segmencie, który widzicie tutaj, będziecie mogli sprawdzić, które zakładki najbardziej zżerają wam moc komputera i po prostu je wyłączyć. Tak samo sprawa ma się z internetem. Jeżeli ściągacie jakiś duży plik, chcecie w międzyczasie zagrać sobie w gierkę online. Limitujecie ilość internetu, który zużywa wasza przeglądarka i możecie grać bez lagów, dalej ściągając wasz plik. Ale to nie wszystko. Opera GX możecie połączyć z waszym Face'em, WhatsAppem, Discordem, widzieć wasze wiadomości i odpisywać bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Do tego możecie dodać swoje konto Twitch i zawsze widzieć, kto w danym momencie jest live. Chcecie słuchać muzyki w tle? Jak najbardziej. Łączycie swoje konto Spotify, Apple Music, YouTube Music i słuchacie muzy prosto z przeglądarki. Wszystko to w jednym programie. I uwaga, bo teraz najważniejsze. Opera GX jest również dostępna na urządzeniach mobilnych. I do tego możecie połączyć swoją wersję desktopową właśnie z tą na telefonie. I dzięki temu, bez względu na to, czy jesteście w domu, czy gdzieś w terenie, możecie korzystać z funkcji Opery GX. Zajrzyjcie sobie w link, pobierzcie Operę GX, to nic nie kosztuje, sprawdźcie, czy to coś dla was. Link w opisie, klikajcie. Neti, powiedz jakiś numerek. 12. Dobra, numer 12, nie wypadasz. Ale twoim zadaniem jest wskazać dwie inne osoby, które wypadają. O! 99 i numer pierwszy. Jedynka i 99 odpadają. Dobra, to Lucky, powiedz jakiś numer od 1 do 99. 97. Dobra, 97. Gratulacje, wygraliśmy stery skina. Yeah! A dodatkowo w nagrodę możesz usunąć 3 osoby. Jakie to będą? 53, 54, 55. Dobrze, po kolei, nie zastanawiał się. Zirael, wskaż jakiś numer od 1 do 99. Mów do niej kurwa Julka, debilu. To zmień się nick na Julka. 7. Halo, numerze 7, słyszymy się? Tak. To gratulacje, również wygrałyśmy stery skina. Również możesz wywalić 3 osoby, poprosimy o numerki. 8, 6 i 5. I też odpadasz. O, Arkoan się ukrył. Przepraszam, szefie, czy ja mogę wybrać, kto wyleci, bo ludzie... piszą do mnie o twój turny konkurs. Przepraszam, świetny konkurs. To możesz wybrać 4 osoby. Poproszę numer 60, out, dzięki. Dobra, 11. Co masz do Elevena? Tu nie masz coś dobrego, kolej! 45. Teraz po profilówce sobie kogoś wybiorę. Ty no, ale ty nie po osobowości, tylko z numerki strzelaj. Ta morda mi się nie podoba, wypierdolisz. Dobra, 15. To słuchaj, 15. Teraz ty masz szansę. Możesz wypierdolić z gry jednego z naszej VIP-owskiej ekipy. O! Nie, bo jest prosty! Jak kikujesz mnie, to film się kończy w tym momencie. Arkoan. Aha, disconnect! Arkoan, zawołamy cię na następne rundy, jak coś. Crane, wybierz sobie jeden numerek z pozostałych graczy. Stary, ale z silnią. Weź! Adi, ile to wyjdzie? 24, 24 będzie. Dobra, 24. Halo. Możesz teraz wrzucić 5 osób, ale musi to być 5 następujących po sobie numerków. 38, 39, 40, 41, 42 i od razu przepraszam. Dobra, Adi, zachowałem dla ciebie najtrudniejsze zadanie. Masz 10 nabojów. Zapraszam do zabawy. Czy jak chcesz, to możesz władować wszystkie 10 w jednego gracza, no ale... Robimy po prostu co 10. 2, 22, 12, 32, 42, nie ma, więc 43, przepraszam. Ajajaj. 52, 62, 72, 82. Teraz zaczniemy łańcuszek. Kucharz, wskaż numer, który odpadnie. Dobra, 18. Dobra, 18, odpadasz, ale na całe szczęście możesz wskazać, kto pójdzie z tobą. Masz tu jakiegoś kolegę? Miałem, ale odpadł. Szkoda. Ale to się cieszę, że odpadł wtedy, bo nie. Jakby nie odpadł wtedy, to pewnie teraz by odpadł. Tak przynajmniej będziesz miał kolegę, jak odpadnie, że tak to już by był koniec friendshipu. Dobra, wybieraj. 75. 75, zanim odpadniesz, możesz zabrać jedną osobę ze sobą. 80. Dobra, panie, numer 80. Mam kolegę. Dobra, słuchaj, 80. Który numer to twój kolega? 17. Chciałem tylko powiedzieć, że to są pomówienia. Dziękuję. Wyparł się tej przyjaźni. Ja chciałem tylko powiedzieć, że użytkownik Onik 80 ma w opisie na Discordzie https://discord.gg/anterias, najlepszy Discord na świecie. Trzeba go wyrzucić. Hej, no jak to? Nie wolno tak szkalować.
Subskrybujcie kanał Anterias! Ten kanał subskrybujcie, 100k potrzebuję. Ej, a mogę wyrzucić przy... A to 10... Tak, gratulacje! Wygrywasz 10 tysięcy RP! Big brain! 95. Czy masz tu jakiegoś kolegę? Mam nawet dwóch. O, jakie numerki? No nie wolno się na kolegów sprzedawać. No i pięknie, tego szanujemy. Jak mi podasz ich niki, to będzie szansa, że zostaniesz w grze. Jak nie. Prokurator, kurde! Nie. Ja się nie sprzedam na kolegów. Dobrze, nie jest 60, dobra. Kuba, mi się wydaje, że użytkownik za to, że nie sprzedał swoich kolegów, powinien skinka dostać. Dobra, może dostać master skina, niech będzie. No to koniec łańcuszka, a teraz niech się przyznadzą, kto jest są kolegami 95. Mam dla was dobrą niespodziankę. 9-6. 8-8. Słuchajcie, odmutujcie się, ja policzę do 3 i w tym samym momencie będziecie musieli powiedzieć nazwę czempiona. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie powiedzieliście. Jakbyście powiedzieli, to byście dostali skina. Lecimy dalej, zostajecie w grze. Ziomeczki, nad nami znajduje się kanał Subskrybuj Doktor Hodo. Jest w nim 50 miejsc. Kto się dostanie, ten przechodzi dalej. Ale ruszyk! I w ostatnie 21 miejsce jest full! Nasi kochani gracze, którzy zostali na tym kanale. Mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Zła jest taka, że nie zdążyliście dostać się do tamtego pokoju. A dobra jest taka, że jeszcze jedna osoba z tego kanału będzie mogła przejść dalej. Waszym zadaniem będzie powiedzenie jednego słowa, które mam je przekonać, żeby przypuścić was dalej. Będziemy zaczynać od numerka 4. Cycki. Imponujące. 26. Pieniądze. Też dobre. Myślałem, że po cyckach będzie dupa, tak szczerze. 27. Co? Kebab. Nie przypominaj mu, że wisie mu kepsa od roku prawie. Ej, no prawda, niedługo będzie rok, no. Jak się chciałem kupić, to nie chciałeś! No bo była kurwa czwarta w nocy. Dobra, 36. Rasz suło. 49. Koledzy. O, dobrze, uderzył we friendship. 61. Uwielbiam. 67. Czas. Co? Pies? Czas. 77. Diablo. Jedziemy dalej, 79. Frytunie. Uuu, 8-8. Bóg. Dobra, 9-3. Subskrybujcie. O, i to jest dobry contender, dobra, dobra. I 9-8? Bieda. Dobra, bros before host, niech będzie. Koledzy, 49, przechodzisz dalej, gratulacje. Yeah! A niestety wszystkich was pozostałych... Pod nami widzicie trzy kanały. W jednym z nich znajduje się pułapka. Wybierzcie dobrze. Dobra, dzień dobry, jedynki. Mam dla was wieści. Myślicie, czy dobre, czy złe? Dobre. Trzeba być pozytywnie nastawiony. Dobra, udało wam się, przechodzicie dalej. Dzień dobry, trójki. Jak nastroje? Nerwowo. Nie będę wijać bawełnę, ciężko mi to mówić, ale dostaliście się dalej, gratulacje. Jest! Dzień dobry, dwójki. Cóż mogę powiedzieć? Niestety trafiliście na pułapkę. Natomiast jest jeszcze szansa. Hawat, wskaż jeden numer z naszej grupy tutaj. No, maszyna rysująca odpalona, 46. Nie ma 46. 14. Jest 14, dobra. Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Możesz ocalić całą swoją drużynę, jeżeli zrezygnujesz z dalszej rozgrywki. Albo możesz przejść dalej, pozostawiając za sobą całą tą drużynę. Co wybierasz? Widzisz takiego aniołka i diabełka koło siebie? Patrząc na to, że moja drużyna już zaczęła mi pisać, że błagają, to warto się, ja chcę przejść. Dobra, czternastko, słuchaj, nagrodę za ten bardzo samolubny wyczyn. Chciałbym powiedzieć, że to ty odpowiadasz, ale jednak nie. Ale możesz sobie wybrać jeszcze jedną osobę, która przejdzie z tobą. O, wybierz 17, mnie. Ma ładny nick. Czyli 17, 14, przechodzicie dalej. Niestety muszę resztę przeprosić, odpadacie. Szałe, jesteś moim idolem! Dziękuję, doceniam! W tym momencie trochę mi się zrobiło przykro tego, że musimy wyrzucić aż tyle osób, więc dałem jeszcze jedną szansę kilku z nich. Ej, dobra, 70, jakbyś dostał taki challenge, wskaż numer, który przechodzi. Jeszcze raz to powiem, 70, czekaj, żebyś dobrze zrozumiał. Wskaż, który numer przechodzi dalej. 82. Dobra, 82. Przechodzisz dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że 70, tak upewniałem się, że słyszałeś to, co powiedziałem, bo mogłeś powiedzieć 70, w razie czego. Ja nie wierzę. Czy chcesz zmienić decyzję? Chcę zmienić decyzję. 35 przechodzi dalej. Dobra, no to 35 i 82 przechodzą dalej, a 70 dostajesz mystery skina. A jak się na kogoś sprzedam, to przejdę dalej? Co masz za informację? Tak, wiemy, że użytkownicy, których wcześniej wypierdoliliśmy, wrócili, bo Kuba mi powiedział, żeby nie blokować tych kanałów. Tak, faktycznie kilka osób, które wcześniej odpadły, przedostały się ponownie na kanały Discord. Natomiast my wiedzieliśmy, jak ich odnaleźć. Dobra, czekaj, kto to mówił teraz? 51? Ty jesteś 60? Tak, jestem 60. Słuchaj, jak się sprzedawać, to policji. Szao będzie podejmować decyzję. Czekajcie! Idę po mundur. Znasz jakiś numerek, który wrócił? 15 na pewno i 80 na pewno. Ja muszę się już tym razem spróć, bo to się robi frustrujące. 72 zostało wcześniej wyrzucone. 72. Powiedz szczerze, czy zostałeś wcześniej wyrzucony? Co? Ja jestem tutaj legalnie. Czy weszłaś tutaj po odpadnięciu? Może. Tak czy nie? Nie. Nie to nie. Miałem w głowie taki plan, że jak powiesz szczerze, to przepuścimy cię dalej, ale niestety, jako że skłamałaś, niestety nie możemy tego zrobić. Bo ja miałem ocenić, czy przypuszczę tego użytkownika, który mi sprzedał informację. A właśnie, no to ostatnia sprawa, no. Ja nie sprzedam informacji jak coś. Sami konfidenci teraz się zna. Dam ci
Dwa ostatnie miejsca, Szao. Zdecyduj, kto ma przejść dalej. Pierwsza osoba, która powie, jak mam na imię, przychodzi dalej. Mateusz. Maciek. Rin przechodzi. Dobra, i masz jeszcze jedno miejsce, no. A nie, już przeniosłem 51,9. Aha, dobra. No to ziomeczki odpadacie, ale powiem wam w sekrecie, oni jeszcze tego nie wiedzą, ci co siedzą na górze, że za chwilę będziemy musieli wypierać 50% osób. Także nie smućcie się, że się nie dostaliście, bo i tak byście dalej nie przeszli. Wiecie jak jest. Siemarko, An, jesteś już? No siema. Teraz będę potrzebować twojej pomocy. No tak, teraz mnie potrzebujesz, to im przerzuciłeś, wiadomo. W kolejnej rundzie gracze mieli połączyć się w pary. Nie wiedzieli, że w tej rundzie miejsca również były ograniczone. Żeby ich zachęcić, zaczęliśmy forsować pary między osobami, które znały się wcześniej. Ziomeczki, czy mamy na kanale jakieś osoby, które się znają? Te osoby, które się znają, będą mieli trochę lepszą sytuację. Ja mam koleżankę. Ja z 50. Ja. Dobra, to 55 z kim? 10. Dobra, kto się jeszcze zna? 81 z 37. 66, 76. 14 z 31. O nie, bo mi się w tym momencie przypomniała sytuacja ze Squid Game'a. Czy to jest coś takiego jak to? Kto jeszcze ma tutaj znajomych? Kiedy już połączyliśmy graczy w pary, postawiliśmy przed nimi jedno zadanie. Zasady są proste, macie 2 minuty, żeby podjąć decyzję, kto przechodzi dalej, jak to odpada. Jeżeli po tych 2 minutach nie będziecie mieli decyzji, to odpadacie oboje. Nagraliśmy rozmowę poszczególnych duetów, a to najlepsze fragmenty. A to tu tam dają suba po tym, nie? Ja nie chcę, żebyś odpadł. Tak, niestety konkurencji, ja też nie chcę. Możemy też zrobić dżentelmeńskie porozumienie. Po prostu jedna osoba przejdzie i jak wygra ta osoba, to przelewa drugiej osobie połowę kwoty. Dobra, jakaś decyzja. Co chcesz zrobić? Możesz przejść ty. Jakby mogę ci ustawić miejsca, ale jak wygrasz, okupujesz mi jakiegoś skina. No to okej, dobrze. Szczerze, ja nie oceniam. Czyli znam swoje szczęście. Po prostu jest zdrowe do wszystkiego. Czyli mój kolega ma szansę wygrać. Nie no, na odwrót chyba. Myślę, trzeba być pozytywnym, ale... To co robimy? Ty przechodzisz, co nie? Ja odpalam. Jeżeli będą jakieś ligowe... No to ty na pewno się lepiej przydać. To mam większe szanse. Ja, jakbym przeszedł dalej, to ja ci mogę dać połowę i ty dasz połowę Blani. To będzie każdy miły, będzie git. No wiesz, ja bym wolał ja, żebym ja przeszedł. Cholera. To co, może papierkami nożyce? Dobra. 3, 2, 1. Wygrałem. Podzielę się, Ola. Pozdrój ty. Dzień dobry, wasz czas już minął. Czy macie podjętą decyzję? Mamy jednogłośną podjętą decyzję. Numer 27 przychodzi dalej. Minął czas, czy mamy decyzję? Tak, 41. A czemu 41? Jaki jest powód? Monetą. Niestety odpada numer 73. Dlaczego? Bo zagraliśmy w pieniążka i wygrałem. Przychodzi dalej użytkownik numer 17, aczkolwiek jeżeli wygra, to się dzieli pół na pół z użytkownikiem numer 09. Dobra, to zostaje, kto odpada. 06 zostaje, 49 odpada. Dobry. Proszę państwa, czy mamy decyzję? Tak. Tak. Ja nie przechodzę dalej, ja wychodzę. To mama woła do obiad. Dlaczego? Bo jakby była konkurencja z graniem, to 55 umie grać, a ja nie. Powiem wam, trochę spoiler zrobię, że może to się przydać faktycznie. Ja, który ogólnie sobie for fun przyszedł tutaj, żeby się tak pobawić, ja opuszczę ten śmieszny teleturniej. Rozumiem, że 8-4 jest tryhardem. Ja się popłakałem. Szkoda mi jest dwóch kolegów, naprawdę. Ja już się zdążyłem zaprzyjaźnić. A czy podjęli decyzję? Stwierdziliśmy, że przechodzi... Ja przechodzę. Sytuacja już jest wybrana. Jest bardzo źle, w sensie no dla pewnej osoby. I osobą, która przechodzi dalej jest osoba 6-6. 5-7, 6-9, kto przechodzi dalej? Ja odpadam. Bo jak mają być konkurencje ligowe, to wydaje mi się, że ja mam troszeczkę większe szanse. Oj, coś czuję, że to była gruba rozmowa. Nie. Właśnie niekoniecznie, koledzy byli zdecydowani bardzo szybko. Jaka jest decyzja? 58 przechodzi. Dobra, ostatnia grupa, proszę państwa. 14-31. Jesteście ostatnią grupą, to przejdzie dalej, jak to odpadnie na tym etapie. 14 przechodzi. Jesteśmy już całkiem daleko. W grze zostało jeszcze 12 graczy. Niestety do następnej rundy możecie dostać tylko i wyłącznie 10. Odpalcie wszyscy ligę oraz odpalcie udostępnienie ekranu. Odpalcie sobie waszą historię gier i będziemy patrzeć na ostatnią grę, na ilość deadów. Największa ilość deadów i najmniejsza ilość deadów odpadnie. Najwięcej deadów miał gracz numerem 69. 15 deadów. Ja chciałem tylko coś powiedzieć. Wbiłem sobie na jego streama i spodobała mi się bardzo wiadomość, którą napisał. Także 69 najwięcej deadów i odpada oraz 58 numerek, który miał 0 deadów. Ale to jak to? I również odpada. Doczekaliście się? Teraz przechodzimy do części gameplayowej całego turnieju. Teraz podzielicie się na 2 5-osobowe drużyny. Nad wami są 2 kanały. Kto pierwszy, ten lepszy, zapraszam. Oho. Kustomik będzie gramy. Zasady są proste. Musicie wygrać tę grę. Jeżeli to zrobicie, to cała wasza piątka przechodzi do finału. Będzie łatwo. Czerwona chyba tutaj się do jakiegoś inwejdzika szykuje, co? Bardzo dobrze. Darek też zaraz inwejda. Drużyna niebieska niestety zostawiła swojego Dariusa na topie, ale czy znajdą tę Vayne? Nie, ona się bezpiecznie wycofa pod wieżę. Żeby dodać trochę pikanterii pojedynkowi obu drużyn, postanowiłem zaproponować wybranym graczom
Układ. Cześć, siedemnastka. Hej. Jak idzie gierka? Super jest. Nie nażartuję, przegrywamy. Propozycja jest taka, że możesz dostać jakiegokolwiek chcesz skina w całej lidze, a w zamian za to chcemy tylko tego, żebyś poszedł awka do końca gry. O kurczę. Boże jedyne, ale to brzmi kusząco, bo ja chcę skina do Serafiny. Powiem ci, że to jest nieczyste zagranie. Sami mówię, że... Żułani umarła! A jakim ty jesteś w ogóle postacią? Jestem Morganką. No dobra, to szybka decyzja. Masz 10 sekund na podjęcie decyzji. Dobra, namówiłeś. Ale... Tak, namówiłem? To i ciawka w takim razie. Ale do końca gry. Ale namówiłeś. Namówił, dobra, no. Bierze mój deal. Pamiętaj, żeby im nic nie powiedzieć. Dajmy im tam, nie wiem, z minutę czy dwie minuty grania w przewadze i potem zapytamy kogoś z przeciwnej drużyny. Dobra, bierzemy ziomeczka z drugiej drużyny. Dzień dobry, 06. Dzień dobry. Mamy dla ciebie gorącą propozycję. Możesz dostać jakiegokolwiek chcesz skina. Natomiast musisz do końca gry iść awka. Nie. Na pewno? Nie, ponieważ nie jestem takim lamusem podatnym na zwykłego skina, znaczy jakiegokolwiek, bo mam szansę wygrać 10 tysięcy RP. Dobry jest. Dobra, bierzemy następną osobę. Dzień dobry, 14. Mam dla ciebie propozycję. Możesz w tej chwili dostać jakiegokolwiek skina chcesz w całej grze. Jedne, co musisz zrobić, to iść awka do końca gry. O kurde. Co myślisz? Jak pójdę awka i drużyna wygra, to ja też jakby wygrywam, czy nie? Tak, przechodzisz dalej, tak. Mogę pójść awka. Dobra, no to gratulacje w takim razie. Teraz już nie będzie żadnych skinów, zostawiamy już tak jak jest. Myślę, że to będzie uczciwe i zobaczymy, kto wygra po prostu. Kane biegnie. Kane biegnie, jednak czy zdąży? Jest to raczej wątpliwa sprawa. Chociaż... Po co ta kata tam się czai? Odrzucona jednak, to nie wystarczy. Strasław tą do bazy, wydaje mi się, że jest to koniec. Zwycięstwo ze strony drużyny czerwonej. Ale jeszcze Kane! Jeszcze Kane próbuje coś zrobić, jednak Nexus jest otwarty. Ciężko jest mu się przebić. No co ora, chłop! Dlaczego możesz, że nie chodzi leczenie? Ale próbował! Dzień dobry, proszę państwa. Złe wieści, nie udało się. No wiadomo. No nie udało się, szkoda. Ciężko było z awkiem. A co się stało z tym awkiem? Czemu wyszedł? No sobie po prostu... Czwarty level i kiknęło go neta. Teraz możesz im powiedzieć, jaka była prawda. Mówiłem, że chcę Serafinę. Chłop was sprzedał za skina. A u nich też tak było, że sprzedał za skina? U nich też tak było, no. Ale wyobraźcie sobie, że u nich ktoś sprzedał za skina i jeszcze gra dalej. Proszę państwa, gratulacje. Wygraliście, dostajecie się do finału. Cała wasza piątka. To jest wasza radość? Proszę państwa, jesteśmy w wielkim finale. Dostały się do niego numery 06, 14, 66, 84 i 94. Dobra, proszę państwa, teraz czas poznać naszych finalistów. Jest ich piątka, a teraz poznamy ich intencje. To, na co chcą wygrać swoją potencjalną wygraną. Mam numer 94 i chciałem tu poznać jakiegoś fajnego skina. Do Szako. Numer 14 i chciałem pójść w hazard, czyli orby. Proszę. Nie popieramy hazardu tutaj. Mam numerek 6. Moją intencją jest to, żeby wydać na przepustki. Częściowo też kupię po jakimś skinie moim przyjacielom. O, patrzcie, jaki słodki. Numer 84. Jako, że słowa zawsze dotrzymuję, to obiecałem mojemu koledze z pary, którego musiałem niestety wyeliminować, czemu przeznaczę połowę kwoty, którą wygram, czyli 5000 RP. Drugie 5000 wydam dla moich sojuszników, bo ja nie potrzebuję pieniążków. Proszę. Pamiętajcie, że może kłamać. Posiadam numer 66 i moją intencją jest albo w ogóle nie wydać tych kierpaków, tylko się flexować, że mam tyle pieniędzy, albo dać je biednym. O, to możesz oddać mi. To jest Miss Polonia, co tu się stało? No to słuchajcie, usłyszeliśmy intencje wszystkich naszych graczy, a teraz po kolei każdy z was będzie musiał oddać głos na tego, kto jego zdaniem powinien odpaść. I głosy będziemy oddawać poprzez wstawianie pinków, które kupiliście. Szako, powiedz mi, na kogo zagłosujesz i dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale na Azira. Teraz zaproszę Seta. Seta to chyba będzie pitał. Na kogo zagłosujesz i dlaczego? Myślę, że wszyscy tutaj coś z jakiegoś taktycznego orba dla reszty z przegranych skołowali. Aczkolwiek z tego, co mnie nie myli, pan Szako mówił, że się w razie czego, jakby coś poszło nie tak, to się nie zgadza z tą inicjatywą. O, dobra. Zapraszamy w takim razie teraz tam Kęcza. Wyrzucę chyba Szako, dlatego bo chciał kupić do niego skina. Mam numer 94 i chciałem tu poznać jakiegoś fajnego skina. Do Szako. Dobra, zapraszamy teraz Ramusa. Słuchaj, dużo od ciebie zależy. Jeżeli wybierzesz Szako, no to już jest pograne. Jako, że iż mój kolega z botlane'a, czyli pan z numerem 14 zagłosował na Szako, no to ja nie mogę inaczej. Aj, Szako! To słuchajcie, proszę państwa. Pamiętacie taką sytuację, kiedy w poprzedniej grze dostaliście nagle powiadomienie o tym, że gracz otrzymał AFK warning? Tak. A potem poszedł awka? Tak. To panie Secie, powiedz teraz, dlaczego poszedłeś awka? Ponieważ został mi zaproponowany jakikolwiek skin, jaki chcę, a byłem przekonany, że i tak mój team to wygra.
co wy na to? Tom wie mądrze, no bo wierzył w nas. To jest dobry sojusznik. No dobrze, no to w takim razie. Skoro was to nie rusza, Szako niestety nas opuszcza. Waszą czwórkę zapraszam do kolejnego etapu. Stoicie przed wejściem do labiryntu pełnego grzybów Timo. Kto pierwszy zniszczy tego warda, ten ma immunitet i na pewno dostaje się do finału. Wszystkie osoby, które zginą w tym rejsie, odpadają i nie dostają się do finału. I poszli. Pamiętajcie, kto pierwszy zniszczy warda, ten ma immunitet. Kto umrze, ten odpada. Jak to bije, Boże. O Jezu, Azir! Oni się wszyscy wywalą! Azir idź. Możecie zjeść te roślinki, to coś jak chcecie. Tam będzie grzyb na 100%. Nie. Dobra, Kench pierwszy umarł. Dobra, mamy to, proszę państwa. No tak się stało, że wszyscy gracze poza Ramusem umarli. Natomiast jako pierwszy upadł Tam Kench. Ramus, z racji, że zniszczyłeś Pinka i jako jedyny właściwie przeżyłeś, masz immunitet. Jako pierwszy umarł Tam Kench. Także on niestety odpada z naszej dalszej rozgrywki. Proszę państwa, przed nami półfinał. Będą w nim konkurować trzy numerki. 14, 66 i 84. Panie numer 84, z racji, że wygrałeś poprzednią konkurencję, będziesz mógł teraz wybrać, który z panów, czy 14, czy 66, będzie twoim supportem w tej grze. Po zobaczeniu obu profilów wybieram pana z numerem 66. Czyli pan z numerem 66 będzie supportem 84. Wiesz, co to znaczy 14 dla ciebie? Tak. Że będziesz grał 2v1. Tak. Słuchaj, panie 66, od ciebie dużo zależy. Jeżeli stwierdzisz, że wolałbyś się zmierzyć w finale z 14, to możesz po prostu nie supportować. Nikt nie stoi na przeszkodzie. Dla ciebie 66 na pewno jest już miejsce w finale. Czy wygrasz, czy przegrasz, jesteś w finale. W razie czego 66 może wybrać tylko i wyłącznie postaci z zakładki supporty. Półfinał, to nie są przelewki. Jak support zginie, to może pójść do walki, czy nie? Nie, jak support zginie, to już nie gra dalej, do pierwszej śmierci. Ale twoim zdaniem secie jest w razie czego zabicie Jaxa. Czy on poszedł na dżunglę, czy co? Nie, jest pod teraz, żeby mi nie zabierać expa. Ty, big brain. A to może być fake info, on siedzi w krzakach i zaraz zgankuje cię. Dobry trade. Jest bitka! O bogowie! O bogowie! Zrobi to! Kiedy? LOL! Nie wierzę! Poczekał, aż support go opuści! LOL! Proszę państwa, 84, mimo tego, że grał z supportem, niefortunnie stwierdził, że będzie bił się 1 na 1. Może trochę honorowo. No i przegrał. Przegrał, odpada. No i finalnie o 10 000 RP zawalczy numer 14 i 66. 14, z racji, że udało ci się pokonać swojego przeciwnika w przednej rundzie, to ty możesz zdecydować, czy wybierasz orzełak. Misja, odebrać orzeła 7 z naprawy. Możesz wybrać, orzeł czy reszka. Orzeł to ty byłeś z polskiego szkoły. Orzeł chce. To orzeł to będzie Heads, czy orzeł to będzie Tails? Orzeł to jest Heads. No to lecimy, zobaczmy. Tails, czyli niestety twój przeciwnik jako pierwszy, będzie wybierał, kto będzie go wspierał w finałowej walce. Panie numer 66, masz do wyboru nasz tutaj obecny skład, czyli Shao, Arkoan, Bezu, ja, Hawat, Julka, Lucky, Neti, Kucharz. Kogo wybierasz jako pierwszego? 66 wybieram Shao. Arkan. Wybieram Bezu. A to Julka. No to wybieram Lucky'ego. No to Kucharz. No to Hawat. I co? Tylko ja zostałem, tak? Ostatni? Jak na WF-ie! 14-66. Kto wygra ten mecz, ten wygrywa 10 000 RP. My jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby was wspomóc. All random, all meet. O nie! Nie, nie miałem dwóch carry, no przecież to jest już przegrane. Nie, dwóch carry. Mamy mnie najone. Co on tu? Dala. On jest po cieńcu. Ty, on intuje chyba. On jest po naszej stronie. Nigdy nie wiadomo, to jest szało. Ja może od nich dolić wszystko. Erkę. Q heala. No dzięki. Co ten Bezu? Począł chyba? Bezu już dawno stracił zmysły. Interka wjeżdża, oni grają pod nas. O oh, wow. On intuje, przecież to jest specjalnie. O nie, nice! No nie mogę się ruszyć! Spieramy! Ty żyje, lol. Jak jesteśmy loły wszyscy! O, ładne combo zrobili, ładne combo myślę. Kurwa mać, Q nie zdążyłem, ale dobra, Worf, teraz kupię itemy, będę potężny. Lornet to gadżeta. Jest git, ale zostali w pierdol. Uważajcie teraz na Zyrę. No i gitarra! Piętnasteczko, my to wygramy dla ciebie. Oj.
Przyszysz to? Nice. Dobra. Czekaj, żyję. Nie dobiegnę do niej. Masz ją? Damy. Nice. Nice. Ładnie. Kupa. Oj, ciężko. Ciężko. No, ciężko, te, ciężko. Te piki są ciężkie, ale... O! Dobra. No jestem Szało teraz. Ajajajajajaj. Dobra, inhibitor. Gdyby ta postać była w moich rękach. Co nie? Chyba piki tu wygrały. No to jest totalny drawdziw. Oni nas ciągle puszowali. Ajajaj, no niestety. No. Nieszczęśliwie. Ach, serce boli. Panie numer 66, gratulacje. Pośród 100 osób wygrałeś 10 000 RP. Brawo. Proszę Państwa, to wszystko. Jeżeli się Wam spodobało, kliknijcie sobie tutaj. Gramy tam w chowanego, w League of Legends. Subujcie.